Słuchajcie, powiem wam tak. No co, jeszcze ty piszecie do mnie, szczególnie ostatnio, ale też bardzo często dostaję wiadomości. Jak ty to zrobiłaś? Jak sobie poradziłaś z depresją? Jak sobie poradziłaś z rozstaniem, z rozwodem, ze śmiercią zwierząt? Ty jesteś taka dzielna. Ty sobie tak dobrze radzisz. Jak ty to robisz? Dokładnie. I specjalnie nagrywam. Nie wiem, czy to będzie oddzielny film. Mam ochotę to nagrać i wrzucić jeszcze dzisiaj, słuchajcie. Bo dzisiaj jest taki dzień, że nie idzie mi absolutnie nic. I czuję się po prostu, i przyjmę wam, od małych do większych rzeczy. Nie, czy się dzieje jakaś tragedia, czy coś większego, nie wiem. To nie są jakieś, wiecie, takie problemy. To są wszystko małe problemy, które można łatwo rozwiązać. Ale po prostu, słuchajcie, nagrywam to, żeby wam powiedzieć, że pamiętajcie o tym, że każdy ma ciężkie dni, że każdy ma w życiu trudności, każdy się z czymś mierzy na co dzień, z mniejszymi, większymi rzeczami, ale każdy. Właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, słuchajcie, robię sobie owsiankę dyniową, bo jest mi zimno, w ogóle ja tak mam, że jak, nie wiem, jestem zdenerwowana, albo źle się czuję, albo wkurzona, to od razu robi mi się zimno. Palę w tym kominku. Taki gruby szlafrok, już nie pamiętam, skąd on jest, chyba z Zalando. Chodzę w tym szlafroku i zrobię sobie owsiankę budyniową, zrobię sobie kawę i pewnie pójdę spać, bo dla mnie połączenie owsianka i kawa to jest, słuchajcie, czysty relaks. Tak, wiem też, że insulina. Ale mleko sojowe. Ale słuchajcie, po pierwsze, to pamiętajcie o tym, że mi to wszystko, jakby zmiana mojego życia, zmiana mindsetu zajęła 2 lata. Pamiętajcie o tym, że ja wyrzuciłam całe swoje stare życie, tak? Ludzi, miejsca, zdarzenia, zachowania, tryb życia, sposób spędzania wolnego czasu. Ja to wszystko wywaliłam. Out. Myślicie, że to było łatwe? Nie, to nie było łatwe. Ale ja zawsze wam powtarzam, że trzeba zrobić miejsce na nowe. I ja najpierw zrobiłam porządki. Wywaliłam wszystko. Zostałam sama. Zostałam absolutnie z tym sama. Taka też była moja decyzja. Ja, słuchajcie, w ogóle tak mam, że jak mnie ktoś pyta, w czym jestem dobra, to są 2 rzeczy. Zarabianie pieniędzy i zaczynanie wszystkiego od nowa. I ja tak mam, że ja, wiecie, ja robię wymiatam i jak mam czysto, to zaczynam od nowa. Ale pamiętajcie, że to wszystko tak fajnie brzmi, jak to się opowiada, jak, nie wiem, ludzie nagrywają TikToki, czy tam te rolki, że właśnie musisz zrobić miejsce na nowe. No tak, musisz, ale słuchajcie, takie wywalenie do kosza wszystkiego, co się miało w swoim życiu i zaczynanie od nowa, czy wy myślicie, że to jest łatwe? Czy wy myślicie, że to było, nie wiem, przyjemne? Nie, nie było. Ja zamknęłam jeden etap, zaczęłam nowy i zaczęłam budować swoje życie totalnie od nowa. Mało ludzi tak robi, bo to po prostu jest cholernie ciężkie. I też pamiętajcie, że no, pamiętacie te vlogi, jak ja nagrywałam, jak płakałam. Teraz też mi się chce płakać, ale wiecie, to jest zupełnie co innego. To jest takie, wiecie, wkurzenie, taka bezsilność. Nie wiem, słuchajcie, nie mogę zrobić przelewu na przykład w banku, bo nie wiem, nie podałam jakichś tam danych, jakaś pierdoła w ogóle. I muszę to, no, mam komunikat, że wystarczy zadzwonić na infolinię i oni mi to odblokują, ale nie mogę się zadzwonić na tą jebaną infolinię, ty, mBanku, ty.
ponieważ cały czas jest czas oczekiwania 10 minut, a jak mija 10 minut, to mnie rozłączają. Więc cholery zaraz dostanę, bo no jakby wiecie, robienie przelewów jest dosyć potrzebne. Potrzebną funkcją w moim życiu. A nie mogę jej zrobić. Przestała mi działać chyba ładowarka do hulajnogi. Zamówiłam nową, co prawda ma być jutro. No ale też mógł paść akumulator. Powiem Wam, że mam wrażenie, że ostatnio po prostu wszechświat się naprawdę sprzysiągł przeciwko mnie. Czekajcie, muszę wziąć coś do mieszania tylko. Dobra, to nie jest odpowiednia łyżka, ale o, zaraz jeszcze to przypalę. Słuchajcie, to lato to była jakaś tragedia. Kicia, w Łodzi problemy, tutaj problemy, słuchajcie. No ja też Wam nie opowiadam o wszystkim, bo też nie ma sensu, wiecie, bo wiecie, nikt nie ma tak ciężkiego życia i takich wielkich problemów, jak ci, którzy komentują cudze życie, tak? Ja to nie mam żadnych problemów, ja to mam w ogóle życie usłane różami, wszystko mi spada z nieba i w ogóle nic, tylko się cieszyć. I tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że mam dobre życie. No ale też mam problemy. I słuchajcie, ja po prostu mam wrażenie, że ostatnio... Tak naprawdę, ostatnie 3 miesiące to jest... ja nie wiem, co to jest. Mówię Wam, Kicia nagle się rozchorowała, odeszła, tu muszę robić remont dachu, tak już nie będę Wam opowiadać, bo to dla Was jest nieistotne tak naprawdę. Też no, nie chcę mi się, wiecie, tym dzielić po to, żeby potem słuchać, że ja nie mam żadnych problemów i wiadomo, o co chodzi. Ale powiem Wam, że to jest tak, że ostatnio w moim życiu, gdzie się nie odwrócę, gdzie nie spojrzę, tam problem. I dzisiaj jest taki dzień, to są takie pierdoły. Nie mogłam przykręcić takiej jednej klamki. Tutaj mam no takie dojście do czegoś na zewnątrz. I z sąsiadem wykręcaliśmy śrubki z tego, bo no musieliśmy się tam dostać do korków, nieważne. A nie, tam była potrzebna klameczka, ja tej klameczki nie wiedziałam, gdzie jest. No i wykręcaliśmy to i właśnie dzisiaj najpierw nie mogłam znaleźć tych śrubek i tej klameczki oczywiście, bo gdzieś położyłam, mama mi mówiła, gdzie ją położyłam, ale ale zapomniałam, znalazłam, nie mogłam tego przykręcić, nie wiem, nie chce mi się rozpalić kominek, przyjechałam tutaj, słuchajcie, tu często tak było, że tam, znaczy on jest dobry, ale czasami były problemy, żeby go rozpalić. Przyjechałam, to po prostu, nie wiem, wkładam jedno drewienko, malutką ilość rozpałki, pyk, podpalam i się pali. Dzisiaj z jakiegoś powodu nie chcę się palić. I słuchajcie, po prostu mam ochotę, nie wiem co. Nie wiem, co mam ochotę zrobić. Mam nadzieję, że mi owsianka budyniowa pomoże z dużą ilością Nutelli. Ale powiem Wam tak... Każdy ma złe dni. I tak ja sobie dobrze daję radę. I piszą do mnie, słuchajcie, ostatnio kobiety. I najczęstsze pytania są tak. Czy ty nie boisz się być sama tutaj w domku na Mazurach? I że ty jesteś taka dzielna, że sobie ze wszystkim radzisz. Że one też gdzieś tam na przykład się wyprowadziły na wieś czy ten. I się boją zostawać same. Albo że właśnie się boją, że tam, nie wiem, piec im nie będzie działał. Albo pompa do wody. Bo wiecie, no w takich domach, jak ktoś nie mieszkał w takim domu, to nie wie, jak to jest. Bo mieszkanie w blokach to po prostu... to jest tak, że jak ja stąd wyjeżdżam, jestem tu jakiś dłuższy czas, potem wracam do Łodzi, to słuchajcie, taka mega wdzięczność. Wow. Odkręcam kran i jest ciepła woda. W ogóle jest woda. Jest ciepła woda. Jakby nie było, to dzwonię do administracji i proszę mi to naprawić. Odkręcam grzejnik i mam ciepło. Nie cieknie mi z dachu. Nie wiem, no... Słuchajcie, po prostu to jest taka mega wdzięczność, bo są takie rzeczy, których się nie docenia na co dzień. Dopiero jak się ma taki domek.
No i oczywiście, że tak jest, że dla kobiet to jest stresujące właśnie, wiecie, to na przykład ja tego nie mam, ja mam tutaj kominek, ale te wszystkie piece tam na te ekogroszki, czy tam w ogóle z tymi podajnikami, to tam trzeba załadować, są jakieś ustawienia. No to są wszystko takie rzeczy stresujące, wiecie, nawet dla mężczyzn, tak? To nie jest tak, że kobiety tylko z tym mają problem. Ale słuchajcie, jak udało wam się przepchnąć między nogami coś wielkości arbuza, a potem się tym zaopiekować tak, żeby wyrosło i nie umarło, to naprawdę, słuchajcie, ogarnięcie pieca, pompy czy czegoś nie jest aż takim dużym wyzwaniem. Pomyślcie sobie w ten sposób, te z was, które urodziły dzieci, bo to, słuchajcie, jest po prostu największy wyczyn. Trochę żartuję, a trochę nie. Taka jest prawda, słuchajcie, wszystkiego można się nauczyć, wszystko można ogarnąć. Jeżeli chodzi o ten lęk przed zostawaniem samemu w domu, to ja wam nie powiem, znaczy nie mam jakiejś złotej rady, bo ja nigdy się nie bałam. Ja od początku tutaj przyjechałam i wiecie, tutaj się wszyscy bali, bo tutaj są zwierzęta, bo tu są odgłosy, bo tu coś chodzi, bo nie wiem, biega kuna po dachu, stary dom wydaje różne odgłosy. Ja tu się nigdy niczego nie bałam. Nie boję się sama zostawać. Ja w ogóle też mam takie podejście, że wiecie, ja tam się nie zamykam, nie zamykam torebki, nie... Bo ja po prostu zakładam, że mi się nic nie stanie i że jestem bezpieczna i że no. Oczywiście nie polecam takiego rozwiązania, natomiast u mnie to działa, tak? Kto wie, ten wie. Po prostu są takie rzeczy w życiu, że jak sobie założę, że tak będzie, to tak będzie, no tylko trzeba wiedzieć, jak to robić, trzeba wiedzieć, jak afirmować. No, także tutaj wam nie pomogę, ja po prostu tak mam. Ja zakładam, że mi nikt krzywdy nie zrobi, że mi się nic nie stanie i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście jak każdemu człowiekowi przydarzają mi się różne rzeczy. Natomiast no nie boję się sama zostawać. Tutaj już właściwie wszystko w domku, nie wiem, już mam wrażenie, że wszystko wiem. Pewnie jeszcze czegoś będę się musiała dowiedzieć, ale już po prostu tutaj no wszystko ogarnęłam. Wiem, gdzie wszystko jest, co jak działa, co gdzie włączyć, do kogo zadzwonić, żeby przyjechał naprawić to albo tamto, ekipa remontowa, wszystko ogarnęłam. Wszystko, słuchajcie, w dzisiejszych czasach wszystko się da ogarnąć. Nawet, słuchajcie, macie na YouTubie filmiki, jak nie wiecie, to nie wiem, wszystko można dojść, wygooglować, można zapytać, można prosić o pomoc, można poprosić, żeby ktoś powiedział przez telefon, albo nie wiem, przyjechał, zobaczył i tak dalej, no. Bałagan teraz, ale nic. Wiem, że może chaotyczne to jest wszystko, co do was mówię, ale słuchajcie, kobiety ogarniają tyle rzeczy, ogarniają pracę, ogarniają dzieci, ogarniają dom, gotowanie i tak dalej, więc słuchajcie, jeszcze jakby do tego dorzucić, nie wiem, piec, czy tam inne rzeczy, wszystko naprawdę dacie radę. Tego się nie bójcie. No jeżeli chodzi o ten lęk przed zostawaniem samym, no to ja to rozumiem, znam bardzo dużo osób, które, no nawet znam osoby tutaj, które... mówiły, nie, ja tu nie zostawię mnie, ja tu sama nie zostanę. To nie wiem, to jest może też temat na terapię, bo jak bardzo ci to przeszkadza i nie wiem, bardzo się męczysz, a nie masz możliwości, żeby się przeprowadzić, no to po co się męczyć? To może trzeba to przepracować na terapii. Natomiast chciałam wam powiedzieć właśnie, dlaczego to wszystko nagrywam. Widzicie, ja po prostu przychodzę i do was nagrywam, tak jak jestem, tu bałagan, ja tu w szlafroku, tu owsianka. Bo chcę, żebyście wiedziały, że nie ma jakichś, wiecie, ludzi z nadprzyrodzonymi siłami. Nikt nie jest, nie wiem, superbohaterem,
100%. Każdy ma gorsze dni. Tak? I też pozwólmy sobie na to i pozwólmy, i żeby to, wiecie, żebyście widziały, że ja mam gorszy dzień. I mam gorszy dzień przez jakieś pierdoły, przez jakieś po prostu rzeczy, które, no mówię, są łatwe do ogarnięcia, do banku się zadzwoni, to się naprawi, tu się, wszystko jest do zrobienia, tak? Ale po prostu każdy z nas czasami tak ma, że jak mamy, nie wiem, jakiś długi ciąg wydarzeń i potem nagle, nie wiem, złamiesz paznokieć i cię boli, to będziesz po prostu płakać i przeżywać jak nie wiem co, bo czasami to jest, wiecie, to taka wisienka na torcie tych wszystkich rzeczy, które ci się przytrafiły i po prostu masz już dość, chce ci się płakać, bo złamałeś paznokieć, gdzie normalnie w ogóle byś przeszła nad tym szybko do porządku dziennego. No, tak to wygląda, takie mamy życie i mówię, jak mi piszecie, jak to zrobiłaś, no słuchajcie, to jest 2 lata pracy, zmiana totalna życia, terapia 2 razy w tygodniu, słuchajcie, godziny wylanych łez na terapii, może nie setki, ale dużo ludzi, którzy się przewinęli przez moje życie i którzy również mnie rozczarowali na przykład, tak, i też musieli odejść. Słuchajcie, nic się nie dzieje tak, wszystko to jest praca nad sobą. I czy to jest łatwe, czy to, wiecie, to jak są te filmiki takie na TikToku, czy tam na Instagramie, że przebudzenie duchowe, jak ludzie myślą, że to wygląda i tam, wiecie, że ktoś z kryształami tańczy, w piórach pali szałwie i tam się uśmiecha, a jak to naprawdę wygląda, po prostu właśnie lęki, strachy, problemy. To jest po prostu takie mielenie gówna. Musisz po prostu w swoim życiu czasami jakąś porcję shitu przemielić. Ja nie wiem, co mi się dzieje. Ja mam nadzieję, że to jest po prostu jakiś detoks podświadomości teraz i przez to, że afirmuję to, nie wiem, właśnie wszechświat mi po prostu sprząta i nie wiem. Naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem, co się dzieje. Od 3 miesięcy też nie mogę powiedzieć, że moje życie to pasmo porażek, bo absolutnie nie. Ale po prostu ja mam wrażenie, że ktoś na górze siedzi z takim wiaderkiem i tam ma problemy i wiecie, tylko o, dzisiaj jej, to jej się zepsuło, o, coś tam, to nie działa, o, tutaj rachunek do zapłacenia, o, to nie. I tak, słuchajcie, wygląda w ciągu ostatnich 3 miesięcy moje życie. I wkurzam się, i jestem zła, już mi się nie chce i ten. Ale słuchajcie, czy ja się poddaję, czy ja płaczę? Widzicie, przychodzę do was, nagrywam. Czy się cieszę, czy się uśmiecham? Nie, ale już śmieję się z tego. Śmieję się z tego i po prostu mam takie trudno, idziemy dalej. Zaraz zrobię sobie porcję owsianki, zawinę się w koc, zrobię sobie kawę, zmontuję vloga i pójdę na spacer, bo obcowanie w naturze, bycie na słońcu to jest chyba jedyna rzecz, która mi pomaga, oraz terapia. Już uziemiałam się rano, piłam ciepłą wodę, piłam pyłek z miodem, może zaraz, nie wiem, jeszcze szały. Najgorsze jest to, że słuchajcie, w takich momentach ja nie mogę medytować, bo ja mam taki kołowrót w głowie i tak mi napitala tam wszystko, że w taki sposób nie mogę się wyciszyć. Ale słuchajcie, właśnie afirmacje, spacer, a czasami po prostu zawinięcie się w koc, nie wiem, oglądanie YouTube'a albo albo sen. No. Także słuchajcie, tak, ja wam bardzo dziękuję i ja, słuchajcie, też ja czuję się silna i czuję się z siebie zajebiście dumna, bo naprawdę uważam, że na to wszystko, co się ostatnio wydarzyło i na te rzeczy, to jestem naprawdę w bardzo dobrym stanie i widzę po prostu postęp, słuchajcie, po tych 2 latach, po przepracowaniu tego wszystkiego, że ja, słuchajcie, kiedyś po tych wszystkich wydarzeniach, to teraz tam siedziała, płakała, nie wiem, leżała, w ogóle użalała się nad sobą i no byłabym w totalnej rozsypce, a teraz, no mówię, wkurza mnie to wszystko,
jak patrzę na ten telefon i że mam tam zadzwonić do tego banku, to mi po prostu... Ale słuchajcie, dobrze sobie radzę. Nie, jakby, nie wiem, mam takie, o Boże. No. I po prostu biorę to, co mi tam spada z nieba i sobie radzę, tak? I słuchajcie, wy też sobie z tym poradzicie. Naprawdę, wy też sobie z tym poradzicie. Można sobie poradzić ze wszystkim. A jeszcze jedno, co wam powiem. Wiecie co? Wiecie, jakby, co jest moim... może nie odkryciem, ale powiem wam, że przyjechałam tu i jest mi lepiej samej, bo mam nad wszystkim władzę, kontrolę, ja o wszystkim decyduję, nie muszę z nikim niczego ustalać. Jak, nie wiem, chcę coś naprawić albo chcę zrobić jakiś remont, to dzwonię, proszę pana, żeby przyjechał, przyjeżdża, płacę, umawiam się na następne, nie umawiam, jakby wiecie. Nie muszę nikogo prosić o to, żeby to zrobił, tak? Bo tutaj właśnie no, wyszedł jakiś problem, który już po prostu ma, no, który już był ileś lat i trzeba to było załatwić i nigdy to nie było zrobione. No, a teraz już po prostu bardzo mocno trzeba to zrobić, tak? Nie wnikając w szczegóły, o co chodzi. I teraz ja po prostu mam nad tym kontrolę i ja mam władzę i ja sobie po prostu wszystko organizuję, ja sobie wszystko dogadam, tak jak mi się podoba, za taką cenę jak ja chcę, wynegocjuję. I mam wszystko w garści, i ja nad wszystkim panuję. I też wiem, że, nie wiem, jak coś jest do zrobienia, to ja to zrobiłam i to już jest, nie wiem, zrobione, zabezpieczone, skończone i ja nie muszę się tym martwić, czy tam coś nie wyjdzie, bo może ktoś czegoś nie zrobił albo nie dopilnował. Ja nad wszystkim panuję i to jest zajebiste uczucie. To jest naprawdę zajebiste uczucie, mi jest lepiej. Ja na pewno nie każdy tak ma. I ja też oczywiście uważam, że są tak stereotypowo, wiecie, są jakieś tam zajęcia męskie i damskie, tak, znaczy w sensie takie, którym się zajmuje mężczyzna w domu i takimi, którym się zajmuje kobieta w domu, to jest jakiś tam umowny według mnie podział, ale no właśnie powinien być taki podział, że nie wiem, jedno robi jakieś tam rzeczy, drugie robi drugie rzeczy. No i zazwyczaj jakieś tam, wiecie, remonty, naprawy, piece i takie rzeczy, to są, no to jest męska działka. Natomiast powiem wam, że ja bardzo lubię to robić. Ja jakbym mogła, to bym wszystko sama robiła. Ja po prostu tutaj, słuchajcie, w ostatnim czasie siedziałam z każdym panem, który tu przychodził i coś robił. I ja patrzyłam, jak on to robi, zadawałam milion pytań. A jak się stanie to? To co? A jak... Pan mi kupił taką, teraz mam tą taką neonówkę, ale z takim zakresem napięcia i mogę sobie wszystko sprawdzać, także już nic mi się nie przepali. Wszystko wiem. Czy wszystko wiem? No na pewno wszystkiego nie wiem. Wczoraj, słuchajcie, spędziłam pół dnia piankując pianką montażową strych, ponieważ się robią, jak jest tak dach, robią się takie szczeliny i tam wchodzą myszy i szerszenie, są gniazda, szerszeni. To też nie jest nowy problem. To akurat po prostu tam tak jest, nie wiem, czy chujowo mi ktoś zrobił ten strych, czy tak jest, no nieważne, w każdym razie trzeba to uszczelniać. I znalazłam najpierw jeden, a tam jest w ogóle tak, nie można stanąć, słuchajcie, bo jest nisko. Nie jest przyjemnie, jest pełno pająków, pajęczyn, właśnie są gniazda szerszeni, ja mam uczulenie na jad pszczeli. Cycuś, po prostu zajęcie cycuś. I tak stoję i jeszcze tam jest lampka. Ale żeby widzieć te prześwity, te dziury, gdzie są, to trzeba zgasić światło. I gasisz światło i stoisz na tym, kurna, ciemnym strychu, który nie jest przyjemny. Spadają ci pajęczyny na twarz. Coś tam biega. Nie wiesz, czy to biega w środku, czy może po dachu, bo tam po dachu też kuny latają, ptaszki i tak dalej. Jest ciemno jak w dupie i po prostu stoisz i robisz tak i patrzysz. O, dziurka, to idziesz tam i piankujesz. I czasami trzeba się położyć, bo tam są takie skosy na dole. W tym wszystkim obrzydliwym. Albo tam u góry. Już zużyłam 3 butelki pianki, tak? No i mam nadzieję, że to zaszczelniłam.
Mam nadzieję, że to zaszczelniłam, bo wiecie, tak to no, mam tam odstraszacze, ale już się chyba te zwierzęta na te odstraszacze odporniły, bo biegają. No i po pierwsze nie chcę ich tam mieć, a po drugie, no jak one tam są, no to muszę wykładać trutkę, nie chcę ich truć. Chcę, żeby to było zabezpieczone, żeby tam nikt nie wchodził, no bo jak kiedyś właśnie tam była taka dziura, której ktoś zapomniał zaszczelnić albo no, nieważne co, nie wracajmy do tego, to potem one, słuchajcie, przez dwa piętra tutaj przyszły i... Ja wolę sprzątać, nie wiem, garaż trzy razy i tutaj, nie wiem, i różne rzeczy, i strych, niż po myszach, gdzie po prostu są kupy, to jest obrzydliwe, one wchodzą, jest pogryzione, nie? No i słuchajcie, takie mam rozrywki. Jakoś nie vloguję, bo właśnie nie wiem, znaczy vloguję, ale mało... Vloguję, ale mało, jakoś nie mogę się do tego, nie wiem, też z tymi vlogami, słuchajcie, wy jesteście tak zachwyceni tym, co ja wrzucam na Instagram i tutaj, i to jest takie miłe, a ja przed chwilą właśnie stwierdziłam, tak, dobra, zrobię sobie owsiankę, przez to, że mi wystygło, że jestem w mikrofali, więc zaczęłam zgrywać pliki, tych plików mam, słuchajcie, chyba z 3 godziny na nie wiem ile filmów i patrzę na to, to bez sensu, wiecie, już mam taki mindset zły, którego nie powinnam mieć, że Boże, po co ty nagrywasz? W ogóle przestań, beznadziejne te vlogi, w ogóle te filmy nieciekawe. Rzadko wrzucam. Właśnie nie, no, nawet teraz jak słuchajcie do was mówię, to jakoś tak odzwyczaiłam się do mówienia do kamery, a bardzo mi tego brakuje, bo ja uwielbiam sobie po prostu tak z wami pogadać i czasami sama z siebie coś wyrzucić, a czasami też właśnie tak, no mówię, ten film jest po to, że jak wy macie gorszy dzień, to sobie przypomnijcie, co ja teraz mówię. Każdy ma gorsze dni, każdy ma problemy i obiecuję wam, tak jak ja sobie radzę, to wy też sobie poradzicie. Tylko do pewnych rzeczy się dochodzi z czasem. I trzeba czasami włożyć pracę. I to nie jest przyjemne, i to nie jest miłe. Ale tak jest życie. Tutaj taki pan przyszedł, który, on na przykład, słuchajcie, kibelek. 3 lata temu chyba, jakoś w pandemii przyjechaliśmy tutaj do domku. I tak jak są płytki i jest toaleta, to kibelek tak. Normalnie jakby kret tam, wiecie, wszedł i kafelki tam, nie? No i jakby się to pogłębiało. To nie jest kwestia tego, czy ktoś tu był w domku, czy nie. To... Już tam jest, wiemy już, czego to jest, partactwa kogoś, kto to robił, nieważne. No i to tak było, były takie popękane te kafelki, tak z tym żyliśmy, kibelek był. No i teraz kibelek zaczął przeciekać. Znaczy nie kibelek, tylko spłuczka, na szczęście czysta woda leciała. No i trzeba było to zrobić też. O, po prostu słuchajcie, tu ile się przewinęło ludzi przez ten domek, do różnych rzeczy, to nie uwierzycie, co. Ja tego nie vlogowałam, tam jakieś naprawdę mikrourywki, ale no, a wiecie jak to jest, po prostu czas, pieniądze, problemy. No i w każdym razie właśnie mówię do tego pana, Boże, ja już nie mam siły, po prostu gdzie się nie obrócę, to jest jakiś problem, albo coś się zepsuło, albo coś nie działa, albo trzeba jakiś remont, albo coś. A ten pan do mnie mówi tak. No ale jakie by było życie bez problemów? Ja tak, co? No jakie by było życie bez problemów? Muszą być problemy w życiu, no to takie jest życie, nie ma życia bez problemów. I wiecie, po prostu on, jak nie wiem, niektórzy mówią, że jest taki ten channeling i czasami jakieś takie, wiecie, macie połączenie ze źródłem i to wypływa z ust kogoś, to w ogóle jak on to powiedział, to takie wow. No tak, jakie to było życie, jak tak wszystko idealnie, nie ma żadnych problemów. Ja aktualnie bym trochę takiego życia, jeżeli ktoś mnie tam słyszy, to ja trochę jednak tego bezproblemowego życia bym poprosiła, bo już... no. I tak. I babeczki, słuchajcie, naprawdę, no, ja nie mam dzieci, zawsze dostaję po uszach, jak coś mówię tam o matkach i o dzieciach, nie mam dzieci, nie wiem jak to jest, no, ale słuchajcie, jak urodziłyście dzieci i je wychowujecie, to naprawdę wszystko inne też wam się uda, lepiej, gorzej,
ale wszystko jest do zrobienia. Naprawdę, piszą też do mnie babki, które mają 50, 60 i 70 lat i właśnie są same, bo na przykład ktoś im umarł, albo bo się rozstały, albo coś, i też mieszkają w domach i też mają te same problemy, że piec, że pompa, że trzeba odśnieżyć, że się, o, rynna się, słuchajcie, odczepiła w jednym miejscu. No, naprawdę, no. I nie, słuchajcie, to nie są takie rzeczy, że nie wiem, nie było mnie tu 2 lata, to ten. To są rzeczy, które kiedyś właśnie, ta rynna się już odczepiła 3 lata temu. Tutaj był dach do zrobienia od początku. No i no, po prostu powychodziły te wszystkie... No wiecie, jak w starym domu, jak czegoś nie naprawisz, to magicznie nie zniknie, ani to... nie wiem, jeszcze tak afirmować nie potrafię, żeby sobie wyafirmować, żeby się rynna przyczepiła z powrotem do dachu, tak? Mogę afirmować, żeby ktoś mi przyszedł przyczepić rynnę do dachu. No i to są takie, słuchajcie, uroki życia, tak? Jeden, słuchajcie, się, nie wiem, męczy z M-linią, M-banku i starym domkiem. Ktoś innym, nie wiem, ma chore dziecko, innym jest w pracy mobbingowany, w szkole. No słuchajcie, naprawdę, wszyscy mamy ciężkie życie. Wszyscy mamy ciężkie życie, ale też pamiętajcie, że no, wy mnie widzicie, nie wiem, może to też jest tak, że właśnie ja, nie wiem, nie płaczę, jakoś nie wkurzam się, ale jakoś, nie wiem, słuchajcie, nauczyłam się podchodzić do akceptacji z tego, do tego wszystkiego. I też nie wiem, czy to jest dobre, bo może właśnie ściągam na siebie więcej tych rzeczy, jak to tak właśnie akceptuję, nie odrzucam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Przyszłam się wygadać. Nie wiem w ogóle, czy to wrzucę. Bo nawet nie wiecie, ile ostatnio filmów skasowałam albo nie wrzuciłam. W ogóle z Łodzi miałam jeszcze nagrane jakieś filmy. Jeszcze z Kicią wszystko skasowałam. Nie miałam siły tego zmontować. Wiecie. No. Zobaczcie, jaki fajny mam ten. W biedrze tutaj teraz są u mnie takie klipsy do jedzenia. Bardzo fajne to jest. Mam jeszcze krokodyle. Ostygła mi ta owsianka. Nie wiem właśnie, czy wam wrzucę chyba dzisiaj ten film. O ile się wrzuci, bo też... Internet też średnio działa, no po prostu... nie wiem, co się dzieje. No, i domyślam się, że będą komentarze, wiecie, że na co ja narzekam, że ja nie pracuję. Będą powiedzieć, ja nie pracuję. Nie mam na co narzekać w ogóle, nie? Ale mówię, no, nikt nie ma tak ciężkiego życia, jak anonimowy komentujący. Nikt. Nikt, nikt, nikt. Ale to już wiemy. No i tak, słuchajcie, trzeba po prostu, trzeba sobie jakoś radzić. Sama chyba sobie teraz napędzam takim mówieniem. W sumie, wiecie, to też jest dobre właśnie tak powiedzieć coś na głos, bo wtedy te problemy przestają być takie duże. Wiecie, o co chodzi, że tak, o, muszę się dodzwonić do M-banku, nie? Ale problem. I to też pomaga w sumie. To jest takie, dobra, w nocy zadzwonisz. I tak chodzisz późno spać, może w nocy ten. Może w nocy łatwiej się dzwonić, nie wiem. 100 lat nie dzwoniłam na tą infolinię. A jakbym potrzebowała szybko zrobić przelew, to co? Hit. 10 minut. Mówię wam, czekacie 10 minut i to się rozłącza. Dziady. Nie, już nie będę tego wrzucać, tylko oddzielny film. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chociaż ładne światło tu mam. A stoicie tak, jedną nóżką zaraz się stoli ten aparat z ekspresu do kawy. Na ekspresie do kawy. I powiem wam też, że jakoś tak mam, że nie mogę sobie znaleźć miejsca. W takim sensie, że to też podobno tak jest, że jak osiągasz jakiś poziom rozwoju duchowego, to nagle wszystko się dla ciebie wydaje za małe i za ciasne.
Ja, słuchajcie, trochę tak mam, że tutaj po prostu, nie wiem, mam ochotę wędrować dookoła tego półwyspu, gdzieś jak najdalej i jakoś, nie wiem, no bo to jest półwysep, tak, więc mogę wędrować wokół niego i takie mam, że a ja bym chciała gdzieś iść dalej, gdzieś bym, nie wiem, chciała iść przed siebie, jakoś tak, nie wiem, czy to jest jakiś, mam takie przeczucie, że to jest jakiś taki właśnie teraz... Znowu kończę jakiś etap w życiu po tych 2 latach. Podobno w ogóle jest tak, że 3 lata mamy takie etapy. Tak samo na przykład bardzo dużo nie wiem czy wiecie, bardzo dużo związków się rozstaje po około 3-4 latach. I teraz mi nie piszcie, że jestem w związku 20. Po prostu uwielbiam takie komentarze. Bardzo dużo związków statystycznie się rozstaje, bo podobno mamy to po małpach, bo one się tak wiążą i to jest jakiś tam dostaliśmy w spadku coś takiego i faktycznie tak jest, wiecie, ja oprócz jednego wszystkie związki miałam tak około 4 lat, ale nieważne i mam wrażenie, że po prostu i też jest tak, że właśnie tak życiowo mamy takie różne etapy tam właśnie około 2-3 lat i ja mam wrażenie, że kończy mi się etap i nie wiem, wszystko jest dla mnie za małe, za ciasne i cały czas się czuję, nie wiem, więcej, dalej, mocniej i nie zrozumcie mnie źle, ja po prostu na maksa się cieszę, że jestem tutaj na Mazurach, wy mi piszecie, że odżyłam, że widać jak promienieje i to jest prawda, to jest moje miejsce na ziemi, to po prostu, żeby tu się nie wiem co psuło, żeby nie wiem co się działo, to jest moje miejsce na ziemi i ale tak samo jak mieszkanie w Łodzi, które lubię, no ale tutaj po prostu tak, to jest prawda, tutaj ładuję baterię. Ale wiecie, nigdy nie jest takie zero-jedynkowo, że nie wiem, tutaj ładuję baterię, mam mega glow i wszystko jest idealnie, bo nie. I mam takie trochę, to jest najgorsze, wiecie, że nie wiem, wszystko jest za małe, wszystko, chciałam czegoś więcej, ale nie wiem czego, a tutaj problemy, a tutaj trzeba ogarniać to. Nie, po prostu nie wiem, czy wrzucę tego vloga. Nie wiem, czy chcę, żeby ktoś mnie widział taką właśnie, jakąś taką, nie wiem, rozmemłaną, niezdecydowaną i gadającą o problemach. Znaczy, może i chcę, ale nie wiem. Zauważyliście też pewnie, że ostatnio mniej się otwierałam przed wami. Teraz to jest full, po prostu staję przed kamerą, gadam i no widzicie taką totalnie mnie. Jakkolwiek to zabrzmi, ale kto ma zrozumieć, ten zrozumie, jak to nie, ten nie. I staję i mówię i jestem sobą. A ostatnio właśnie tak trochę się ukryłam. Mniej wam mówiłam, mniej pokazywałam emocji. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dla was, dla mnie. Mówię, jestem w wielu etapach na jakichś takich rozdrożach. I jeżeli chodzi o YouTube, i jeżeli chodzi o Instagram, i jeżeli chodzi o moje życie i w ogóle i tak... Wszystko jakby zmieniam, nie? Nawet to, że właśnie teraz, nie wiem, wcześniej uciekłam na trochę z Instagrama, było mnie mniej, no teraz tutaj wrzucam, ale też tak różnie, no filmy rzadko, jakoś tak też potrzebowałam życia offline przez jakiś czas po prostu... I sama nie wiem, wiecie, jak mnie pytacie, czy będą filmy codziennie, czy to już tak będzie, nie wiem, nie mam w ogóle na to żadnej strategii, robię jak czuję, jak potrzebuję w danym momencie i nie wiem, co ze mną będzie, gdzie ja będę, jak będę, jak długo tutaj będę, powiem wam, że dzisiaj już miałam takie, nie, ja chcę do Łodzi, chcę wyjeżdżać, a potem... Kurde, tyle na to czekałeś, żeby tu przyjechać i jeden jakiś dzień, gdzie nie wiem, tu nie możesz przykręcić klamki, tu się nie może dodzwonić, tu coś tam. Uspokój się, a ja już mam takie, już mnie nosi, wiecie? Nosi mnie, strasznie mnie nosi. O.
To jest dobre określenie. Nosi mnie coś gdzieś. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, nie wiem z kim, ale mnie nosi. Może to jest ten nowy rok numerologiczny. Mówiłam wam o tym e-booku dziewczyn z Moon Sister. No i właśnie też dziewczyny mi mówiły, że właśnie ja poprzednie lata miałam takie na pracę do wewnątrz, na pracę nad sobą, nad właśnie takie mielenie dużej ilości gówna, które trzeba było przemielić. I teraz ten rok ma być taki uff. Ja po prostu tak czuję. I to jest taka dziwna energia, że właśnie tak mnie nosi, coś bym chciała, ale nie wiem co. I to też mnie denerwuje. Bo lubię mieć kontrolę nad wszystkim. Bo ja wiem, że jak wiecie, mam kontrolę nad wszystkim, że jak ja coś załatwię, to jest dobrze zrobione i wtedy nie muszę się o to martwić. Najgorzej właśnie jak nie wiem, czego chcę, albo jest coś, do czego potrzebuję drugiej osoby. No, tak, to też bardzo w ostatnim czasie praktykuję proszenie o pomoc. Coś, czego zawsze unikam i w sumie nadal unikam, ale no tutaj wiecie, są takie rzeczy, że no, czasami się nie da bez pomocy kogoś. I całkiem to jest fajne i ludzie są mili i bardzo dużo mi pomogli i w ogóle wow, tak naprawdę spoko. Ale to są, ja bym najchętniej chciała wszystko, wiecie, sama, Zosia, Samosia, wszystko naprawić, załatwić, żeby, no. Trochę mi jest lepiej, jak się wam wygadałam. Może to wrzucę, nie wiem. Sama nie wiem. Spróbuję to dzisiaj wrzucić. Jak się wrzuci dzisiaj i internet zasie, to będziecie mieć ten film, a jak nie, to nie. Tak, takie postanowienie. Niech los, niech Bóg internetu zdecyduje, czy powinno się to opublikować w sieci, czy nie. No ale tak, widzicie, no. Każdy ma gorsze dni. Ja też. I oczywiście, tak, słuchajcie, jestem z siebie dumna. Uważam, że dobrze sobie radzę. Naprawdę jestem w ostatnim czasie z siebie dumna, bo robię takie właśnie proszenie o pomoc. To... Dużo takich rzeczy. Jestem naprawdę z siebie dumna, ile zrobiłam w ostatnim czasie, ile naprawdę przeciwności losu pokonałam i mimo wszystko, nie wiem, idę dalej, stoję mocno na nogach, nie poddaję się, nie załamuję się. Ale wiecie, no też już mam takie, że ile można, ile można, drogi wszechświecie. Chcę jakąś nagrodę za tą całą pracę, którą wykonałam, za właśnie tą naprawdę tą mega ciężką pracę. To były mega ciężkie 2 lata. Chcę chwilę wytchnienia, chcę jakąś nagrodę. Powiedziałam to, tak się dokładnie czuję, słuchajcie, że to była długa droga, ciężka droga. Okropne to wszystko było. Jak myślicie, że właśnie takie budowanie życia od nowa, czy to, chociaż ja akurat lubię budować od nowa, ja lubię nowe, lubię zmiany, lubię nowych ludzi, lubię to. Taki się SMS, że podwyższają mi cenę na coś tam. Przysięgam wam, taki dzisiaj jest dzień. Spojrzałam, tu mi się, wiecie, ten... Dzień dobry, chcemy poinformować panią, że od 10 października będziemy zmuszeni lekko podwyższyć ceny. Taki jest dzisiaj dzień. Naprawdę, po prostu jeść owsiankę, nie wiem, oglądać YouTube'a albo i nie i się zaszyć pod kocem, bo właśnie gdziekolwiek się obejrzę, to takie, wiecie, o, podwyższamy ceny. No czy to jest koniec świata? Nie. Czy mam na to wpływ? Nie. Czy się tym denerwuję? Nawet nie. Tylko po prostu, co jest? Co jest dzisiaj? Nie wiem, coś się dzieje z planetami, czy... Nie wiem, wszechświat mi coś chce powiedzieć, że po prostu... O, wiecie co? Ja się czuję tak, jakby wszechświat mnie testował właśnie. Czy ja się nadaję na jakąś superwoman? Na jakąś super po prostu bohaterkę? I takie, damy jej jeszcze coś, zobaczymy.
ile wytrzyma, jak sobie poradzi. I ja tak do tego teraz podchodzę i też bardzo Wam polecam takie podejście, że to jest takie jeszcze chwilę, wytrzyma jeszcze chwilę, jeszcze zaciśnij pięści, bo czeka na Ciebie czeka na Ciebie nagroda, czeka na Ciebie spokojny czas za to wszystko, za co wytrwałaś, za to, że się nie poddałaś, za to, że byłaś dzielna. Przyjdzie czas nagrody. A zawsze przed tym, jak przychodzi nagroda, jest właśnie zwiększa się ten poziom gówna, mielenia gówna. I mówię Wam, ja tak mam, naprawdę serio, przed chwilą spojrzałam na telefon, nie mogę, tu jest numer telefonu, nie mogę, prywatna wiadomość, nie mogę Wam pokazać, ale przysięgam Wam, że mam taki dzień. I to jest takie, co? Co znowu? Ile jeszcze? Ile jeszcze? I oczywiście nie mogę tak mówić. Znaczy nie mogę. Mogę to, oczywiście, że mogę tak mówić. Możemy mówić o swoich uczuciach. Możemy mówić, że się źle czujemy. To też właśnie po to jest ten vlog. Że tak, mówmy o tym. Bo potem, och, to życie na Instagramie jest takie, ludzie kłamią i w ogóle wcale nie mają takiego pięknego życia. Oczywiście, że nie mają. Ale to nie jest kłamstwo. I to nie jest tak, że oni coś udają, tylko po prostu no nie można powiedzieć, że ci źle. Albo że cię wkurza, że się nie możesz do mBanku dodzwonić. Bo zaraz będzie, a tam ktoś ma dziecko z rakiem, a górnicy, a tam ci żyją, dzieci w Afryce głodują i tak dalej. Nie? Przecież nie można nic mówić. Nie można nic mówić. A potem jest tak, Boże, to masz takie wspaniałe życie. I w ogóle taki wspaniały związek. I w ogóle, tak jak mi wszyscy mówili, Boże, to masz taki wspaniały związek. Czy ja to kiedyś powiedziałam? Nie, ja po prostu mam, ja mam fajne życie, bo umiem je sobie sama zrobić fajnym. Tak, to jest moja moc. Nieważne w jakich warunkach, nieważne gdzie jestem, nieważne z kim jestem, bez kogo jestem i tak dalej, i tak dalej. Ja potrafię sobie sprawić, żeby mieć fajne życie i zawdzięczam to wyłącznie sobie. Ale to nie znaczy, że nie mam gorszych momentów. Cały czas jak to mówię, nie wrzucaj tego, przecież po prostu tutaj larwiszony się zesrają i będzie zaraz w ogóle, że jak ty śmiesz narzekać i no, i o co ci chodzi. Ale nie mogę tak mówić, słuchajcie, na terapii mam, nie mogę tak do siebie mówić, o co ci chodzi, że mam właśnie pozwalać sobie na takie uczucia. Bateria zaraz mi się w ogóle... 48 minut. Dobra, zmienię tą baterię, jeszcze Wam dokończę. Dobra, jestem. I słuchajcie, jeszcze tylko Wam dokończę coś, co mam zadane, że tak powiem, na terapii. Że mam przestać unieważniać swoje własne uczucia. I ja tak do siebie mówiłam, o co Ci chodzi? No przecież masz dobre życie, masz pieniądze, masz to, masz tamto. O co ci, czemu narzekasz? I to jest mój taki, wiecie, wewnętrzny krytyk, że właśnie trzeba sobie pozwolić na swoje emocje, na doświadczanie ich, że nie można tak robić, że właśnie o co ci chodzi, to jest, wiecie, taka właśnie retoryka ludzi z komentarzy, no o co ci chodzi, i ja tak sama do siebie mówiłam i nadal tak mówię i to jest coś, co właśnie, czego mam nie robić i mam pracować nad swoim wewnętrznym krytykiem i mam przestać być krytyczna wobec siebie i mam przestać wymagać tyle od siebie. Dowiedziałam się, że mam nierealistycznie wysokie wymagania. Znaczy taki jakby obraz siebie, kim powinnam być, kim powinnam być, tak? Jak to wszystko powinno wyglądać. To się dowiedziałam, że mam nierealistyczne oczekiwania, że po prostu usłyszałam, że no, nie ma takich ludzi. Znaczy, no może są jacyś tam, ale generalnie większość ludzi tak nie ma, jak ja sobie zakładam, że powinna mieć. To jest mój cel, więc też świetnie. No i to też jest kolejna rzecz, właśnie jak wiecie, jak ludzie pytają, jest tak samo jak ktoś mnie pyta, jak ja sobie radzę z byciem samą. No ja sobie w ogóle nie radzę, bo dla mnie to nie jest w ogóle żadna kwestia, ani żaden problem. Ja po prostu tak mam. Nie stanowi to dla mnie problemu. Tak samo na przykład, słuchajcie, jak pytanie, jak ja sobie radzę z hejtem. No nie radzę sobie, bo nie ma sobie z czym radzić. Jakby ja jestem swoim największym krytykiem, tak? I to, co ja uważam za jakąś wadę, czy za jakieś błędy, no to po prostu wiem, że tak jest.
A to, co uważam, że tam jest wyssane z palca tylko po to, że bo ktoś mi zazdrości, ma problem i nie wiem, myśli, że lepiej się poczuje, jak mi napisze, że jestem, nie wiem, brzydka, stara i gruba, no to w ogóle to olewam, bo jakby myślę, że nie ma osoby, która mogłaby mnie bardziej skrytykować niż ja sama. I zawsze byłam z tego dumna, że mam takie bardzo duże oczekiwania wobec siebie i wiecie, wysoko postawioną poprzeczkę i że jestem pracowita, ambitna i tak dalej, i tak dalej. No ale okazuje się, że wiecie co? To mnie wypala. To mnie wypala i cały czas gonię króliczka zamiast w końcu usiąść, poklepać się po ramieniu. Dałaś radę, jest dobrze, możesz być z siebie dumna. A ja widzicie, ja nie mam takiego momentu, tylko cały czas, a jeszcze to, a jeszcze tamto, a tu problem ten, tak jak mówię, nosi mnie. To jest właśnie to, nosi mnie. No ale to, wiecie, od tego jest terapia. Ale tak, zawsze, i to jest ciekawe, że słuchajcie, na terapii właśnie też, ja osobiście, właśnie słyszę takie rzeczy, że właśnie nie miałam coś, z czego byłam zajebiście dumna, że to, i uważałam, że to mi bardzo dobrze robi, że to jest w ogóle dla mnie fantastyczne. Właśnie takie, wiecie, że trzeba cisnąć, że trzeba dać radę, trzeba się wziąć w garść. No i potem ktoś ci mówi, ale ty sobie robisz krzywdę. Ty sobie robisz krzywdę, trzeba sobie dać odpocząć, trzeba się docenić, trzeba się nagrodzić i tak dalej. Ale jak to? Za co? Przecież tu jeszcze tu zrobiłam to, a jeszcze tam jest 15 punktów do zrobienia. A w ogóle to nie mam tego, nie mam tamtego, nie wiem, tu mi brakuje, tu coś tam, nie? No. Ale powiem wam, że nie umiem na przykład. To jest dla mnie totalnie nieznane, jakieś takie właśnie nieciśnięcie siebie, o. I mówię też, ja po prostu myślałam, że to jest część mojej tożsamości, że to jest w ogóle i że to mi bardzo dobrze robi. No i mówię, wiedziałam się, że chujowo mi to robi, bo no bo się wypalam, no. To też jest prawda, że właśnie 2 lata temu ja się po prostu wypaliłam we wszystkim. Słuchajcie, ja 2 lata temu się wypaliłam w związku, w znajomościach, w pracy, we wszystkim. Ja się totalnie zajechałam. Totalnie. I to też no jakby miało swoje konsekwencje, tak? Bo ja cały czas żyłam, wiecie, na maksymalnym rozpędzie. Cały czas trzeba było jeszcze coś zrobić, jeszcze coś zrobić. No i w końcu moja dusza i moje ciało zdecydowało, że koniec tego. I miałam zajebisty epizod depresyjny, który był jednym z najgorszych doświadczeń w moim życiu. Ale po prostu tak musiało być. Widzę, ja teraz z perspektywy czasu wiem, że gdyby to się wszystko nie stało, wiecie, to rozstanie, ta zmiana życia, to wszystko, to i to ja bym się rozchorowała. Ja pewnie bym miała jakiegoś raka albo coś, bo ja wiem, że po prostu tak się nie dało żyć dłużej. Coś by mnie przystopowało i uważam, że ta depresja to i tak był taki, wiecie, łagodny wyrok za to, co ja robiłam sobie, swojej psychice, swojej duszy, swojemu ciału, właśnie nie nawet nie było, że nie pozwalając sobie na odpoczynek, tylko ja nawet o tym nie myślałam. Ja jakby też chciałam takiego intensywnego życia. Ja chciałam tak żyć, jak żyłam. To też nie jest tak, że wiecie, nie wiem, ktoś mi coś kazał robić. Nie, ja chciałam tak żyć. Chciałam, wiecie, chciałam się bawić, chciałam pracować, chciałam podróżować. Chciałam być między ludźmi, chciałam to, chciałam tamto i jakby wszystko zrealizowałam, no tylko to też jest kolejna rzecz, którą się dowiedziałam na terapii. Wiecie, ja pracowałam 7 dni w tygodniu przez nie wiem ile lat nawet. I to dopiero tak naprawdę w tym roku ja właśnie, wiecie, zaczynam sobie robić wolne, takie, że nic nie robię. O, albo to też jest ciekawe, że tylko to wam dokończę. Jak tu przyjechałam, jak tu byłam 2 lata temu, po rozstaniu już,
to przyszły do mnie te wszystkie tematy, tam nazwijmy to duchowe i tak dalej. I wtedy się zmieniała jakaś tam energia, obejrzałam jakiś film, ktoś mi wysłał, że obejrzy, że się zmienia jakaś tam energia kuli ziemskiej, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. No i że trzeba się uziemiać. I tam było na tym filmiku, że usiądź, najlepiej usiądź gdzieś na zewnątrz, tak żeby stopy dotykały ziemi i patrz na drzewa. I ja pamiętam, że ja to robiłam i to było takie, no ale no i co? No usiadłam na tym krześle i patrzę w drzewa i już było takie, wiecie, a tu bym coś posprzątała, a może bym wzięła telefon. Ja nie umiałam, słuchajcie, siedzieć i patrzeć. Dla mnie to było, no ale po co to jest? Ja nie umiałam się wyciszać, w ogóle, no właśnie nie umiałam się uziemiać, nie umiałam się wyciszać. To w ogóle dla mnie było takie, no ale po co to? Co to jest? Że ja tak siedzę, w ogóle, kto to słyszał? Żeby tak siedzieć i nic nie robić i patrzeć przed siebie w drzewa. I w ogóle czemu to ma służyć? Jak to ma zadziałać? I ja miałam takie myślenie, a teraz po prostu, wiecie, idę, siedzę, patrzę nad jeziorem, medytuję, tu uziemiam się w ogóle, właśnie wszystko, żeby się tak osadzić w tym bieżącym momencie. A 2 lata temu ja, słuchajcie, nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje. Jak się dowiedziałam, że to istnieje, to w ogóle uważałam, że to jest jakaś totalna bzdura i w ogóle po co mi to i o co chodzi i w ogóle to jakieś tam wymysły tych ludzi są. No, i słuchajcie, tak, ja przeszłam po prostu taką drogę. To jest niesamowite. Mówię wam, i ja wiem, ja w ogóle jestem zupełnie inną osobą, niż kiedyś byłam. Mówię, teraz, jakby po tych wszystkich wydarzeniach, tych trudnych i jakichś tam małych pierdołach upierdliwych, to ja po prostu, ja pewnie bym spała całymi dniami, albo bym rozpaczała, albo coś. A teraz nagrywam godzinnego vloga na YouTube i zrobiłam owsiankę, która już mi wystygła i wyschła, nieważne. W każdym razie, wiecie, teraz dla mnie to jest po prostu, to jest clue programu. Uziemianie. I przysięgam wam, kolejny SMS, nie odnotowaliśmy wpłaty na kwotę 136,36. Zapłać w ciągu 3 dni. Taki mam dzień. No to jest kurwa niemożliwe. Przysięgam wam. No, ale co robimy? Idziemy dalej. Śmiejemy się z tego. I mówię, zaraz może zjem tą owsiankę. I idę w przyrodę, idę posiedzieć, nic mnie nie obchodzi. I afirmuję, że jest dobrze, że wszystko będzie dobrze. To jest po prostu tylko jakiś chwilowy, nie wiem, detoks podświadomości, także nie ten. Nie przejmujemy się. Idziemy dalej. I słuchajcie, jak uważacie, że ja sobie świetnie radzę, to ja gwarantuję wam, że ja się nie różnię niczym od was, że macie tą siłę. Bo ja kiedyś byłam nieśmiała, ja się wstydziłam odezwać, ja się wstydziłam zadzwonić, ja się bałam wszystkiego. Nie, no może bałam nie, ale przerastało mnie życie w wielu aspektach. I ja doszłam do tego i wy też możecie dojść. Tylko to jest droga. I to potrzeba pracy i tego mielenia gówna, które jest straszne. Ale potem jest dobrze, bo potem sobie bardzo dobrze radzicie z różnymi rzeczami i możecie się poklepać po ramieniu, że dałyście radę, że nie potrzebujecie nikogo, że możecie liczyć tylko na siebie i to jest fantastyczne uczucie, tak jak wam mówię, ja po prostu czuję się z tym fantastycznie, że ja mam teraz nad wszystkim kontrolę, ja decyduję, ja wiem, co jest do zrobienia, jak to jest do zrobienia, to ja to zrobię, załatwię, nie muszę się martwić, czy jest zrobione, czy nie jest, jak jest zrobione, wszystko wiem. Nie, już nie, słuchajcie, jakiś kolejny SMS, ja pierdolę. A nie mogę, oczywiście nie mogę tego zapłacić, bo nie mogę robić przelewów, bo nie mogę się zadzwonić do banku. Do czego zmierzam? I będziecie z siebie dumne. I naprawdę każda z was ma w sobie pokłady tej siły. Tylko to trzeba wydobyć. Niektórzy się rodzą i są po prostu tacy hop do przodu. A inni muszą do tego dojść. No niestety życie nie jest sprawiedliwe. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. I nie jesteśmy wszyscy na początku, znaczy no nie jesteśmy w tym na końcu drogi, tylko niektórzy są na początku. Ale uwierzcie mi, że macie tą siłę, macie tą zdolność. Jest terapia. Nie wiem, oglądajcie coachów na YouTubie. Mnie słuchajcie,
mógłbym siedzieć i mówić, naprawdę, słuchajcie, dacie radę. Ja serio, ja się tak trochę żartuję, z tego śmieję. Ale no jak ktoś urodził dziecko i je wychowuje, i je ogarnia, i je karmi, i nie wiem, i żyje to dziecko, jest zdrowe, i jest fajne, i w ogóle, to mówię, to już po prostu tyle zrobiłyście. To jest takie osiągnięcie, no bo to jest trudne. To jest trudne. I naprawdę zajmowanie się dzieckiem, pracą, mężem i tak dalej, to cokolwiek myślicie sobie teraz, że to jest dla was trudność, to ja wam gwarantuję, że oczywiście to jest trudność, ale że dacie sobie z tym radę i że macie w sobie pokłady siły, żeby to ogarnąć i żeby to załatwić, albo żeby zmienić swoje życie. Tylko co? Musicie zacząć to robić. Można mieć największe pokłady siły w sobie, zaradności i wszystkiego, ale musisz zrobić ten krok, żeby wyjść z tej sytuacji, która ci nie pasuje, albo rozwiązać jakiś problem. To jest chyba najtrudniejsze. Bo kobiety, uważam, są silne. Szczególnie w Polsce, gdzie nie jest im łatwo i no, umówmy się, mierzą się z większymi problemami niż mężczyźni. Panów, przepraszam, którzy mnie oglądają, ale, znaczy przepraszam, nie przepraszam, po prostu tak jest, no. Ale jest jak jest. I kobiety naprawdę właśnie, do tego zmierzam, że kobiety są naprawdę silne, są bardzo silne. I wy to już macie. Wy to już macie. Nie wiem, o czym był ten blog. Nawet nie wiem, jak go zatytułować. Za bardzo się tu otworzyłam dzisiaj. No, za bardzo się tu otworzyłam. Tak, może taki byli. Za bardzo się otworzyłam. Nie, beznadziejny tytuł. Nie wiem, jak to będzie. Dobra. Czy ona jest jeszcze dobra? No w ogóle mi tu przy... Kończąc, macie tą siłę. Ja też ją mam. I muszę o tym pamiętać, sobie powtarzać. Mam siłę, żeby dodzwonić się do mBanku. Pozdrawiam.